Siemaneczko, cześć, witam na kanale. Dla przypomnienia, co my tutaj mamy. Mamy tutaj Mazdę CX-3 2017 rok. 2 litry benzyna w automacie z napędem na 4 koła. Auto jest po zalaniu wodą. Zalanie wodą, no mniej więcej do tego momentu. Czyli tak jak tutaj mniej więcej ręką pokazuję. W poprzednich jakby częściach cały środek wybebeszony, nie jest źle ogólnie, według mnie jest dobrze, wody się powoli pozbywam, tutaj faroleczka sobie chodzi, na razie ile ona tutaj pochodziła, może z 4 godziny łącznie na takim małym, na małych obrotach i ta woda sobie spokojnie odparowuje, mimo iż wygląda to, że już jej nie ma, to zobaczcie, to ona tu jest cały czas, nie? Tutaj, zobaczcie, jest, także to wszystko musi stąd odparować, co nie będzie na pewno szybkim procesem i łatwym procesem, no ale niech sobie odparowuje, tak? Dzisiaj w planie mam zamiar odpinać wszystkie konektory, jakie znajdę, pasy, nie pasy, wszystko, płyn penetrujący i przedmuchać to oczywiście sprężonym powietrzem, zobaczyć czy one są zaśniedziałe, które są zaśniedziałe, no i zobaczymy, no i dalej tu trzeba działać z tym, żeby się tego pozbywać, tego syfu. Zrobię to najpierw tym płynem penetrującym, ponieważ to wszystko co mi skapnie, to wszystko co wydmucham, to pewnie tam też gdzieś jakieś cząstki błota będą, czy jakiegoś innego syfu i dopiero później jak to wszystko poczyszczę, poprzedmuchuję, to dopiero wtedy będę pozbywał się tego całego nalotu, tego pyłu. Dopiero wtedy to wszystko umyję. Także na razie dzisiaj takie przedmuchiwanie, odpinanie konektorów, zobaczymy sobie jak to wygląda. Te bezpieczniki, które tam są, również chcę zobaczyć, psiknąć je, niech to sobie odstoi ten płyn penetrujący, również wszystkie moduły muszę pospisywać, poodpinać, zobaczyć je, czy się nadają, czy nie, być może je rozkręcić, zobaczymy, także zapowiada się ciekawy odcinek, no cóż, zapraszam Was do oglądania. Cały czas tutaj próbuję ocenić, jak wysoko realnie była to woda. Zobaczcie, na drzwiach jest to poziom mniej więcej dotąd, powiedzmy, nie? Tutaj jak spojrzę sobie, no to jest on troszeczkę niżej. Ale przyjmijmy, że jest on gdzieś tu. Czyli teoretycznie, no do tej wysokości. I to by mi się nawet wszystko zgadzało. Aż zobaczcie. Widzicie, to zaśniedziałe tutaj przewody, więc tutaj na pewno była woda, tak? Lampami. Mało miejsca, ale musimy sobie dać radę. Wybaczcie za te spartańskie warunki. Dalej jedziemy. Tu jest słabo widać, ale jest zaśniedziałe. Więc była woda. A już wyżej ta wtyczka już wydaje się być czysto. Więc teoretycznie tej wody nie powinno być. Podobnie jest z tym nalotem, tutaj też jest to podobna wysokość, to wszystko jest, znaczy to jest skorodowane, ale nie jest skorodowane w ten sposób jakby stało w wodzie, tylko tak jakby po prostu to sobie wszystko odparowywało, to również może świadczyć o tym poziomie wody, więc na pewno dotąd wszystko do tego poziomu wszystko wyautowuję, żeby posprawdzać. No w pierwszej kolejności zajmiemy się tym tutaj, tymi bezpiecznikami, żeby zobaczyć, ocenić. Ciekaw jestem, tutaj też cenne uwagi otrzymałem, te wszystkie wiązki przewodów, one idą w peszlu i tu pewnie też jest woda, nie? I tutaj również w tych kanałach wentylacyjnych pewnie też. I tu jeszcze się zastanawiam i walczę z myślami, jak to zrobić, czy kupić całą wiązkę. Jeśli bym dostał całą wiązkę, to spoko, to ją kupię i wymienię. Kanały, jeśli będzie jakoś tam w miarę normalnie, sensownie, można je tutaj odpiąć.
Oj. O, a wydaje się, że że chyba będzie to możliwe, żeby ten kanał odpiąć jakoś, to też go zobaczę, wyleję, wymyję. Nie chcę, żeby tutaj coś było, wiecie jak jest, tam gdzie będzie woda, tam będzie zaraz pleśń, to wszystko będzie się unosiło z wentylacją, więc to co się da, to naprawdę zrobię jak najporządniej, bez śpieszenia się i tak dalej. Zwłaszcza, że dopiero jestem tu może z 6-8 godzin mi to wszystko zajęło jak na razie, więc czasowo licząc jest naprawdę przyzwoicie. Trochę słabo tu z miejscem, albo nawet bardzo słabo, żeby to jakoś ustawić tutaj sensownie kamerę i wam wszystko pokazywać, ale spróbuję. Odłączymy sobie te wtyczki. Mam nadzieję, że tutaj one są tak zrobione, że się nie da ich wpiąć w nieodpowiedni sposób. I tam luknięcie. No, jest tam zaśniedziałe, ale tragedii nie ma. Oglądacie to razem ze mną pierwszy raz. To nie jest tak, że ja tutaj już coś, wiecie, rozmontowałem, włożyłem, tylko poznaję to wszystko razem z wami, żeby nie było żadnej tutaj ściemy czy coś takiego, bo też tym bym chciał pokazać, że być może nie taki diabeł straszny, wiecie, że może nie trzeba się tak nie wiadomo jak bać tych samochodów, a może trzeba, kurna, jak to wyjąć tą całość teraz. Dobra, muszę tu kombinować, słuchajcie, jak to wyjąć, ten cały dynks, żeby nie zajmować tu waszego cennego czasu. Przyjrzę się temu i zaraz jak znajdę sposób, to łączę się ponownie. Moduł zdjęty i moduł otwarty. No, spustoszenie, nie? Tu raczej na pewno tylko i wyłącznie w grę wchodzi wymiana. Także niestety, no, wilgoć jest tu w środku. Być może to jeszcze działa, nie znam się na elektronice. Być może da się coś z tym zrobić, ale wątpię, nie? I raczej nie będę ryzykował, także to na pewno idzie do wymiany. Cokolwiek to jest. Takie coś. Plus jest taki, że tutaj sterowników takich jakiś od komputera, od samochodu i tak dalej nie widzę, więc to jest jakiś tam na pewno plus. To jest jedyny moduł. Ten i nie wiem, czy tam coś jeszcze jest. Z tamtej strony jest coś jeszcze, jakieś dwa są. No to na pewno idzie wszystko do wymiany, nie? Okej, no tak to wygląda, bez ściemy, tu wam pokazuję bez ściemy jak to wszystko wygląda i jedziemy dalej, tu wszystkie bezpieczniki wyciągam, te wtyczki dalej, żeby zobaczyć jak to tutaj dalej będzie. Wydaje mi się, że mam tutaj wszystko powypinane, ciężko tam cokolwiek zobaczyć, szczerze mówiąc. Tam u góry też jest taki moduł. O, fokus, też z niego tam wypiąłem wszystko, mimo iż wydaje mi się, że tam nie było wody. Zobaczcie, ona tą dużą białą wtyczkę z tyłu, ona wygląda tam już ok. Tutaj mam też wszystko powypinane, z tymi penetratorami będę tutaj psikał, a później to, jeśli mi się uda, kurde, nie, tego wolałbym nie wymieniać, bo to jest połączone, to jest pewnie związką, więc to chyba będę musiał wyczyścić. Zobaczymy, co penetrator zrobi, bo pomyślałem, że troszeczkę lepiej tu będzie, a tu jest, tak jak widać, jest tu pośniedziałe co nieco. No ale cóż, no tak jak mówię, zobaczymy, co zrobi penetrator. No i tyle, no, psikam zaraz, damy jemu odczekać, odparować, później znowu to psiknę i sprężonym powietrzem będę wydmuchiwał. Penetrator mam taki, czyści, usuwa osady, rozpuszcza bla bla bla, styki, instalacje i tak dalej. Nie wiem, czy jest dobry, czy nie.
No cóż, to się okaże. Że nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia. Spróbujemy najpierw od tego. I szczerze mówiąc, zobaczymy, co on tam zdziała. Było tam dużo tego nagaru i zobaczymy za chwilę, co się stanie. Aha, ale w formie eksperymentu możemy również psiknąć sobie na to i zobaczymy, co on tutaj zrobi, bo jeśli on tutaj się zmyje z tego w jakiś tam sposób, no to zobaczymy, czy jest dobry. Tutaj te styki wszystkie. O. No z tym bym nie ryzykował, nawet jeśli się to wyczyści, bo ta rdza to wszystko poprzeżera, ale jestem ciekaw po prostu, czy rozpuści te zaśniedziałe rzeczy. Mogę te bezpieczniki też tutaj wrzucić, psiknąć. Siknąć nim, pachnie tak alkoholowo. O jajka, bardzo alkoholowo, nie? No bo musi odparowywać, także zaraz zobaczymy. Muszę sobie sprężone powietrze przyszykować szybciutko. Dobra, daliśmy temu podziałać jakieś 4-5 minut. Podłożyłem sobie tutaj chusteczkę, w sumie czemu to ma mi lecieć. Mam sprężone powietrze, także może być głośno, więc jeśli tam chcecie sobie przyciszyć czy coś, to teraz jest ten czas, nie chcę mieć nikogo jakby na tym, no i przedmuchamy, zobaczymy, co to zrobi wtedy, nie? Dobra, ojejka, alkoholowy taki wyziew się zrobił. No i cóż, jak to tu wygląda? Coś jest lepiej, tak, ten nagar zniknął. Ten nalot, jeszcze raz to zaraz wezmę i... Jeszcze raz wezmę i zaraz to psiknę, a... W tym czasie może obsikam tą płytkę. Obsikam, no. Tak fajnie to brzmi, nie? Obsikam płytkę. Po prostu przedmucham ją. O, może tak będzie lepiej. Przedmucham tą płytkę. Zobaczymy. Dobra, jak to wygląda? No większość nalotu zniknęło. Rdza i to, co się wżarło, pozostało. Tutaj w miarę się to wszystko oczyściło, więc okej, można jakby, powiedzmy, zaufać temu środkowi. Jakby to przetarł jeszcze tak, to kurde. To może? Dobra, to płytka sprawdziłem, słuchajcie, ona 4 dychy kosztuje. Nie wiem, do czego ona jest jeszcze, ale tak szybko wrzuciłem ją sobie na neta. 4 dychy, nie będę tutaj fisiował. Wleci nowa, używana, a teraz pryskam we wszystkie te połączenia i dam temu popracować. Wtedy przepukam i idziemy zobaczyć na drugą stronę, jakie tam są sterowniki. Czas rzucić okiem od strony pasażera. Tutaj był subwoofer. Tak. No i cóż, tu na podłodze nic nie ma. To jest petarda, że tutaj naprawdę nic nie ma. Tutaj są jakieś moduły, które zaraz spróbuję wyjąć. One na pewno były w wodzie, także tutaj nie ma w ogóle co nad tym debatować. To wszystko idzie do wymiany, nie? Do wymiany i już tam. Nie, 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 nie.
Nie będę tego próbował odzyskiwać z ciekawości, tylko trzeba zobaczyć, jak to, co to jest, jak wygląda w środku. To jest całe mokre jeszcze, więc też muszę to jakoś tak podnieść, żeby to sobie schło. Dopóki to nie wyschnie, no to to nic się tutaj nie będzie działo. W sensie takim nie będę tego składał ani nic takiego, bo tutaj jeszcze troszeczkę wody tam stoi, więc jakimiś ręczniczkami spróbuję to osuszyć, ale już ogólnie jest coraz lepiej. Ok, próbuję te moduły zdjąć. Okay, nigdy nie wiem, jak to jest. Powiem wam szczerze, z tymi wtyczkami, czy trzeba je wciskać, czy trzeba je coś innego z nimi robić. Zawsze to jest takie troszeczkę loteria. Jeszcze te, które widać, to jeszcze jest tam pół biedy. Cholera, ale tych, których nie widać zazwyczaj, no to tam jest zawsze masakra. One też tak siedzą, o, ciasno. Tak, żeby ich może nie połamać od razu, to będzie super. Ciasno spasowane, skubane. O, dobra. No i zaśniedziałe tu jest, więc to całe jakby pójdzie do odstrzału. Tylko jak to się wyciąga? Wygląda na takie wsunięte. A kurna, jak, w jaki sposób? Chyba tak bardzo jednorazowo, że jest wsunięte i tego nie powinniśmy jakby już więcej ruszać, nie? Tak mi się coś wydaje, więc pewnie trzeba będzie to wyrwać tu za chwilę. Ale tutaj zobaczmy tą wtyczkę. Okay. I tu, o, tu wygląda spoko, tu wygląda dobrze, ale to raczej też było w wodzie. O, takie coś, to ja rozumiem. Podważasz i wychodzi, a nie jakieś wygibaśne kurna mocowania. Co to jest? Nie mam pojęcia tutaj, ale już widzę tutaj, że jest zaśniedziałe, więc raczej też nic z tego nie będzie. Spróbujemy to sobie jakoś otworzyć, skoro i tak to idzie do śmieci. No i tak idzie do śmieci. Proszę bardzo, połączenia niby tu jest ok, a tutaj nie jest ok. Ciekaw jestem, co to jest. Z chęcią bym to też rozebrał. No i spróbuję to wyciągnąć. To ustrojstwo za Chiny nie chce wyjść, więc wpadłem na coś innego. Skoro to dało się wyjąć, to być może to również. I być może to, o, wyjdzie. I wyszło. Wiecie, być może jest to wszystko sprawne. Ja nie wiem, nie znam się na elektronice. Być może da radę to wyczyścić. Jeśli ktoś z was się zna na tym, to nie da znać. Być może da się to wszystko wyczyścić i zaoszczędzić kilka stówek. Ale czy warto ryzykować? O, to już nie jest skorodowane, więc tylko do pewnego momentu. A to jest całe skorodowane, pomimo iż jest wyżej. Aha, no z tego pewnie woda wyleciała, a tutaj pewnie dłużej stała, więc pewnie taka jest różnica w tym wszystkim, no. Wyciągnąłem moduł poduszek chyba powietrznych, ten co był tutaj, i z tyłu odkręciłem obudowę.
to ustrojstwo, nie wiem co to jest, ale też to było tutaj z tyłu na tej półeczce. Nie mam pojęcia co to jest za jakieś coś, no ale na pewno pójdzie do wymiany, bo nie mam możliwości, żeby zajrzeć do środka, ale tutaj zajrzymy sobie do środeczka. No, no widać, że woda była, ale... Kurde. No. Cholera, nie chcę wyleć, no. O, jest. Ej. No, o co tutaj chodzi? Słuchajcie. Zobaczcie, tutaj nawet nie jest... Nic zaś nie działa. No jak to jest? Czy tu tylko wilgoć była, a woda była niżej w rzeczywistości? Czy to może być tak? No kurde, no wszystko, że tak powiem, się skiepściło, a to nie? No niemożliwe, no, no po prostu... No jestem w szoku, nie wiem czy to jeszcze miły szok czy nie. No napiszcie co o tym myślicie, dlaczego to nie jest zaśniedziałe, a tamte rzeczy są zaśniedziałe. Czy dlatego, że tutaj jakoś lepiej to wypłynęło ta woda, czy krócej była, czy jak? Kurczę, ciekawe czy to będzie działać. Nie, dobra, chyba nie będziemy ryzykować, chyba wszystko pójdzie do wymiany, ale obczyszczę to w razie czego, gdybym nie mógł tego znaleźć lub gdybym chciał to jednak użyć. Ok, na tą chwilę wygląda to tak, że wszystkie moduły, wszystkie wtyczki, o kurczę, oprócz tamtej, rozpięte, wszystko, wszystkie konektory poczyszczone. I dwa dni później jesteśmy i ja już dzisiaj powoli składam te wszystkie konektory. Tak jak mówiłem, albo i nie mówiłem, cała elektronika, która tutaj była, te wszystkie moduły, wszystko mam zamówione, używane. Także liczę na to, że to przyjdzie i co? No i wtedy damy mu prąd i zobaczymy, co się stanie. Tak, więc wszystko to podpinam i jak będą nowe moduły, to wracam do Was i próbujemy tutaj coś z prądem. Część modułów już mam. Zamka, komfortu. Tutaj jest od wzmacniacza. Także szybko je tutaj wpinam z powrotem. I lecimy dalej z tematem. I mam nadzieję, że dzisiaj puścimy mu prąd i odpalimy. No, przepraszam, odpalimy. Odpalimy prąd, że zobaczymy co działa, co nie działa. No i jaki jest przebieg i tak dalej, więc... O, już nie mogę się doczekać, już coraz bliżej, coraz bliżej. Wszystko podpięte, wszystkie sterowniki, wszystko to co miałem jest podpięte. Podłączam akumulator i idziemy do środka zobaczyć, czy jest życie, w czym jest życie, w czym nie ma życia. Także trzymajcie, mega trzymajcie kciuki. Dobra, niech się dzieje. Jejka, żeby tu było tylko życie i nic się nie popaliło. Poiskrzyło. Nie będę tutaj tego... Jejka, zacieśniał, sorry, brakuje mi słów z podekscytowania. Dobra, przenosimy się do środka, zobaczymy co tam widać. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w środku, jest życie, miga coś tutaj, a tam jest przycisk, gdzie on jest? Dobra, tutaj coś ożywa, a tutaj, aha, nie rozpoznało kluczyka, tak? Dobrze, to jest to, kluczyk mam i o ile mnie nie myli, patrzcie na to. 48 tysięcy mil. Tu wszystko działa. Wyświetlacz działa.
tutaj działa. Kurczę. No petarda. Petarda, petarda, jest życie. No jest życie. Słychać też tam, że pompa czy coś działa. No, świeci się nam, nie wiem, co tu powinno zniknąć, a co nie. Kurczę, jest pierwsze życie. Słuchajcie, tu świeci się to, że jest na park. No, spoko. Spoko, spoko. Dobra, słuchajcie, ja muszę się sam w tym rozejrzeć, bo kurde, jest życie, to jest dla mnie no, no mega, mega, mega wiadomość. Muszę w ogóle zobaczyć, o co tu chodzi w tym wszystkim. O, tu jakiś warning. Co my tu mamy? Safety, ok. Czyli poduchy powietrzne. TPMS to jest ciśnienie w kołach i 4WD. Dobra, no poduchy pewnie dlatego, że moduł nie jest wymieniony, nie mogłem znaleźć, więc jeśli ktoś by miał jakieś wieści i miał moduł z takiej Mazdy, to śmiało przyjmę. 4WD, nie wiem co to może być, ale być może to jest związane z tym, że długo stał, być może coś się też zalało, nie mam pojęcia, będziemy to rozkminiać. Na razie jest prąd, więc jest super. Ja sobie to wszystko zaraz posprawdzam i wam jeszcze raz pokażę, co tu jest i w ogóle, bo sam jestem ciekaw, a muszę jakoś tam wejść do środka, żeby niczego nie połamać, także zaraz z tym wszystkim do was wracam. Czas na krótkie podsumowanie. Burdelos mi się tutaj zrobił, jak nie wiem, ale mam wszystkie moduły, które były wymienione, łącznie nawet tutaj z CD, z tutaj, jak to się nazywa, z tymi USB i tak dalej. Sprawa na desce rozdzielczej wygląda w ten sposób. Nie świeci już się napęd 4x4, bo wymieniłem moduł, który jest tam w rogu, ten bez obudowy, i błąd zniknął. Świeci się tutaj układ kierowniczy, ale to się mi wydaje dlatego, że nie jest po prostu silnik włączony. Migają airbagi, to myślę, że nie wiem, będę to dopiero sprawdzał, jak podłączę fotele, ponieważ no one są odłączone i no i co, no i też jakby to generuje błąd. Teraz tak, co zauważyłem, zaciągam ręczny, to co było słychać, zaciągnięty, nie ma kontrolki, nie wiem czemu, być może coś tutaj jest w czujniku, być może coś jest gdzie indziej, nie wiem, będę to sprawdzał. Ustawiłem przelicznik europejski, czyli 78 tysięcy kilometrów i no zasięg 115 kilometrów. No i ogólnie wszystko działa tak naprawdę, sześciutko. No nie wiem, co tu jeszcze mógłbym wam powiedzieć. Jestem mega zadowolony, mega zaskoczony, że to tak poszło. Teraz muszę to wszystko wyczyścić. Nie, przepraszam, teraz plan jest taki, żeby uruchomić ten silnik, zobaczyć, czy na pewno jest wszystko ok. Nie wiem, czy słyszycie, ale tam przekaźniki działają i pompa paliwa też działa, więc spoko, więc no jest duża szansa, zresztą ta woda była nisko, więc nie widzę powodu, dlaczego by ten silnik nie miał zagadać. Tylko sprawdzę po prostu, czy jest woda, oczywiście to wam wszystko pokażę. No i już, i zobaczymy, co tutaj dalej z tym wszystkim zrobić. Także na dzisiaj dzięki wielkie za oglądanie. W następnym odcinku próbujemy palić silnik, czyszczenie, składanie. No i już. Jak na razie zajęło mi to wszystko z 12 godzin maksymalnie, żeby dojść do tego momentu. Koszty wszystko wam przedstawię gdzieś tam w jakimś innym odcinku, także spokojnie też to będzie. A tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!